Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam serdecznie na kolejne studium biblijne, dzisiaj pod tytułem Kryzys wewnętrzny i zewnętrzny. W dzisiejszym studium, tak jak zwykle, oprócz mnie będą jeszcze z nami goście. Chciałbym ich teraz przedstawić. Jest dzisiaj z nami Asia, Janusz i Zbyszek, a ja jestem Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Słowo Boże, jak zwykle chcielibyśmy rozpocząć od modlitwy, po to, żebyśmy otrzymali od Boga mądrość, aby we właściwy sposób je przeprowadzić. Drogi ukochany nasz Panie, pragniemy podziękować Tobie za ten czas i pragniemy zaprosić Ciebie wraz z Duchem Twoim, abyśmy mieli mądrość i pełne zrozumienie tego, co będziemy teraz studiować. Prosimy nie tylko za nami, ale również za tymi, którzy będą nas słuchać, aby i na nich, Panie Boże, spoczął Twój Duch, by to, co będziemy studiować, było dla nas zrozumiałe i abyśmy mogli w naszym życiu to wyżywać. Dziękujemy Tobie za to, przez zasługi Jezusa Chrystusa. Amen. 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 A zatem dzisiaj będziemy mówić na temat kryzysu i nie tylko w taki bardzo ogólny sposób, ale też w kontekście głównego motywu naszych studiów z tego kwartału, czyli Księgi Jeremiasza. Kryzys jest czymś, co właściwie przewija się przez całe Pismo Święte. Można by powiedzieć, od momentu, kiedy pojawia się grzech, pojawia też się kryzys. On oczywiście nie zawsze jest taki sam. Czasami jest on większy, czasami jest mniejszy, ale ta sytuacja zagrożenia, czy też upływu czasu, która się wiąże z pewnym poczuciem kryzysu, z tym, że nie ma całkowitego komfortu, ona jest jakby czymś, co przewija się od początku aż do końca Pisma Świętego. Ciekawe jest to, że kiedy Pan Bóg dopuszcza do tego, by kryzys w pewien sposób się nasilił, zwykle prowadzi to do tego, że konsekwencje są albo dobre, albo złe, ale przychodzą one jakby znacznie szybciej. Są jakby łatwiejsze do zobaczenia. Dzisiaj chcielibyśmy zobaczyć, jak kryzys, który w jakiś sposób towarzyszył sytuacji Jeremiasza, zbudował to, do czego miało to poselstwo Jeremiasza doprowadzić, czy też czemu miało zapobiec. I żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób ten kryzys wpisał się w to całe dzieło, którego świadectwo znajdujemy właśnie w Księdze Jeremiasza. Zaczniemy jednak nieco wcześniej od kwestii wierności i niewierności. Często jest tak, że początek upadku zaczyna się właściwie bardzo szybko. Stary Testament pokazuje, że przejście od całkowitej wierności do całkowitego upadku niemalże zajmuje bardzo niewielki czas. Popatrzmy na kilka tekstów, które są tego dobrym przykładem. Zacznijmy od Księgi Sędziów i tam drugi rozdział, wiersze pierwszy i drugi. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysięgłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mego głosu. Czemu to uczyniliście? Tak. W tym miejscu Bóg mówi między wierszami: błogosławiłem wam i bym wam błogosławił dalej, tyle tylko, że wy mnie nie posłuchaliście. Pytanie, w czym nie posłuchali dokładnie Izraelici Pana Boga? Może dla ułatwienia tylko popatrzymy na dwa wiersze i będę was prosił o odpowiedź. To jest pierwszy rozdział Księgi Sędziów, wiersze 19 i 21. A Pan był z Judą. Objął on w posiadanie góry
lecz nie wypędził mieszkańców dolin, gdyż ci mieli żelazne wozy. Synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków mieszkających w Jeruzalemie i Jebuzejczycy mieszkający z synami Beniamina w Jeruzalemie aż do dnia dzisiejszego. Jaki był problem Izraelitów? W czym, od czego się rozpoczęło ich nieposłuszeństwo na tej nowej ziemi, którą otrzymali od Pana Boga? Odpowiedź wydaje się być oczywista z samego tekstu. Był konkretny nakaz, konkretne polecenie, a tutaj mamy jakby zaniechanie, zaniedbanie, zatrzymanie się w połowie. I konsekwencje, jak się później przyglądamy, trwają bardzo długo. Ale gdzieś w pewnym momencie czegoś zabrakło, czy Judejczykom, czy no jakbyśmy ich nie nazwali, ludziom z tamtej epoki, czy z tamtego czasu, że nie do końca byli konsekwentni i wierni. Ale czy to jest złe, że szukali jakiegoś pokojowego rozwiązania z tymi, wśród których zamieszkali, chociaż z nimi mieszkać nie powinni? Samo to słowo nieposłuszeństwo to jest już clue całej sprawy, bowiem jeden z fragmentów Słowa Bożego mówi, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. A w czym jeszcze? To już właśnie widzimy. Dlaczego Bóg nakazał wypędzić te narody? To się dzisiaj wydaje takie nieco bardzo, że tak powiem, nietrywdywane. Wszyscy dzisiaj dążą do zjednoczenia, do globalizacji, do pełnej tolerancji dla wszystkiego pod wszelką postacią. Bóg chce mieć swój lud czysty, który będzie przestrzegał jego przekazań, który będzie świadczył całym sobą, że należy do Boga. Którego Boga? Tego właśnie Boga. A co to znaczy? Że nie będziesz kusił Pana Boga. Czyli nie będziesz sam siebie wystawiał na pokusy niepotrzebne. A zostawiając pośród ciebie takie narody, lud automatycznie ściąga na siebie pokusę przyzwyczajeń, postępowania tak jak oni. I to jest właśnie problem. Bóg dobrze wie, że zostawiona taka furtka powoduje odstępstwo ludu Bożego. I to szybkie. Jak i to bardzo szybkie. Szybkie. Właśnie ciekawe jest to, że w tym miejscu to pojęcie czystości wymagało tego, żeby Izrael był sam. Gdyby Izrael był może mocny albo silny, może Pan Bóg by tego robić nie musiał, ale z tą duchowością, jak wiecie, było bardzo różnie. Ciekawe jest to, że dwa razy tutaj użyte stwierdzenie nie wypędził jest postawione w kontraście wobec tego, co zrobił Kaleb. Tutaj wiersz 20 podaje, że on właśnie wypędził. A co jeszcze ciekawsze, drugi rozdział i trzeci wiersz, jako kontynuację tych konsekwencji, które mają spaść na Izrael, podaje takie słowa. Przeto i ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was. Wy byliście mi nieposłuszni. Upadliście duchowo, bo staliście się podobni do nich, a nie oni do was. Tak zwykle jest, tak? Że to się ciągnie kogoś łatwiej w dół niż do góry. Przeto ja nie będę robić za was tego, co wam nakazałem i w czym wam chciałem błogosławić. Ja bym wam w tym pomógł, ale byście nie chcieli. Bo było łatwiej sobie usiąść na spokojnie i się nie przejmować. Jeśli można tak wrócić do tekstu drugiego, tam jest taka ciekawa, lecz wy nie zawierali, tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Lecz wy nie usłuchaliście mego głosu. To jest drobna rzecz. Zawarcie przymierza wydaje się, tak jak powiedziane, jest korzystne. Każdy chce żyć w pokoju, bo to jest naturalne. To jest taka naturalna potrzeba. Lubimy spokój. Niekiedy w spokoju czy w pozostawieniu pewnych spraw, pozostawienie pewnych spraw niezałatwionych niekiedy jest o wiele bardziej groźne i niebezpieczne niż walka z tym, co Pan Bóg powiedział, jest niedobre. Dwie rzeczy oni zrobili, których nie dokonali. Weszli w bardzo bliskie relacje, bo zawieranie przymierza jest bardzo konkretnym już. Jedli z nimi, żyli z nimi. Kontaktowali się, wymiana handlowa, ale przy okazji jakby tutaj jest to, zburzcie ich ołtarze, powiedziane, będziemy tolerancyjni, zostawiamy wam, to są wasze, my mamy swoje. I to już był błąd. Tak jest.
Ktoś kiedyś powiedział, że nie wiecie się jak się zaczyna, jak się kończy, ale tak naprawdę dobry koniec jest niemożliwy bez dobrego początku. Biblia właśnie pokazuje, że ten pierwszy krok jest niezwykle istotny dla tego, który jest na końcu. Jakie były zatem konsekwencje tego, co się stało ostatecznie? Mamy oczywiście potem podział na dwa królestwa, północne, południowe, co już samo w sobie było tragiczne. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Kolejne pokolenie tam jest napisane, w ogóle już tego Boga nie zna. Wiecie, to są tylko trzy pokolenia, tak? Pustynia, jedno pokolenie wymiera, drugie wie, ma to w oczach, wszystko co widziało, wchodzi do nowej ziemi, to umiera i kolejne już nic nie pamięta, tak? No, to jest naprawdę tragiczne, tylko pokazuje, jak szybki jest upadek w dół. Ale no, zobaczmy na te, spójrzmy na te dalsze konsekwencje. Powiedziałeś upadek w dół, pomyślałem sobie o czymś innym, że... To upadek jest zawsze w dół, ale... No, ale myślałem o czymś, że ludzka pamięć jest bardzo krótka, niezależnie od tego, jakbyśmy spojrzeli na własną historię i na pewne rzeczy, które przeżywamy, że wydaje nam się, że doświadczenia minionych naszych rodziców, naszych dziadków powinny nas czegoś nauczyć. Kiedy patrzę na współczesny świat i widzę, jak kryzysy narastają, to mówię... Jak gdyby historia nas nie do końca wszystkiego nauczyła. Niby próbujemy, ale o czymś zapominamy. Tak często jest. Zobaczcie, jak się stawia sprawy swojej własnej władzy i polityki ponad tym, co jest dane od Boga. Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział i tam 28 wiersz. Może ktoś by odczytał, bardzo proszę. Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi. Dość już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Czemu się coś tak dzieje? Dochodzi do tragicznego podziału. Człowiek mówi co? Z jakiego powodu podejmuje taką decyzję? I pytanie, czy się na tym zatrzymuje, czy idzie dalej? Czy pamiętacie, co się stało, kiedy był pierwszy cielec w Izraelu? Kiedy Mojżesz zszedł z góry, użylibyśmy takiego popularnego sformułowania, rozwalił go w drobny mak, star na popiół i kazał im to pić. To była taka pamiątka tego, co uczynili, a przedtem jeszcze dwie tablice z przekazaniami zostały potłuczone. To nie było byle co. To była, powiedzmy sobie, poważna sprawa. To była tragedia. Bo człowiek, który poszedł do Boga i miał przynieść prawo ludowi, lud robi coś takiego, pamiętając, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Oni dają kult jakiemuś cielcowi, posągowi. Tu mamy jeszcze dwa cielce, jakby było tego mało. I co ciekawe, tak, w tej historii widzimy, że to młody król, pędzony jakąś ambicją, strachem, że ktoś inny, kto wcześniej się podobał, może objąć władzę, proponuje coś takiego ludowi i lud za tym idzie. To jest straszne. Sam się buntuje. Wie, że sposób stworzenia jego własnego królestwa jest nieco wątpliwy, więc czuje się niepewny. Stawia swój własny interes i ludzkie sposoby działania na pierwszym miejscu. I tak się zaczyna upadek. 31 wiersz podaje, że idzie dalej, pobudowuje potem świątynki. Wiecie, jaki był potem problem? Zwykle było tak, że jak przychodził król, który robił, co prawda, zwykle w południowym królestwie, ale kiedy dochodziło do tego, że starano się walczyć z grzechem, to te cielce niszczono, ale z tymi świątynkami na wzgórzach to byłby już poważny kłopot. Tutaj mamy jednego człowieka, robi jeden krok, robi drugi krok i właściwie cały naród, 30 wiersz podaje co? Rzecz ta stała się pobudką do grzechu. Lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Władca i naród. Jak już iść, to porówni po chłej w dół. Znaczy, zagadką jest dla mnie, jak patrzę i czytam tę historię, gdy sięgniemy nie tak daleko wstecz. Parę lat wstecz, może parę miesięcy temu, wszyscy mieli jedno miejsce kultu, byli zjednoczeni, mieli swoich kapłanów, że w pewnym momencie tak łatwo ludziom jest jakby zapomnieć o tym, co jest piękne, co jest dobre,
i odwracać się do czegoś, co w zasadzie, co wiedzieli sprawa, że było zabronione, zakazane, wręcz nawet ta propozycja, o której czytamy w Biblii, związaną z budową tych cielców, to powinna być jak jakiś wielki czerwony sygnał albo grzmot. Co ten król robi? Mhm. Żadnej reakcji. Tak. Jakby, to znaczy pokazuje to jakby olbrzymie zaślepienie i gdzie byli Bierność. Kapłani, gdzie byli książęta, gdzie byli ci mądrzy, ale ja nie wiem, czy znowu osobiste korzyści, bo plemiona jakby rozdzieliły się i teraz mówimy, zajmijmy się swoimi sprawami, mamy teraz nowy początek, a później się zajmiemy sprawami religijnymi. No, trudno wiemy, powiedzieć. Wiemy, że niektórzy kapłani, ci wierni, uciekli wtedy do Królestwa Południowego, ale no, prawdą też jest to, że rzeczywiście naród no, nie wykazał się szczególną wytrwałością. Mądrością. I wytrwałością dalej. Ale przejdźmy do Królestwa jeszcze Południowego, bo na początku jeszcze jest, wiecie, taka jakby historia kontrastu między północą a południem. Wydaje się, że jest tam lepiej. Tam są królowie, którzy w jakiś sposób starają się ten naród prowadzić do reformy, przynajmniej raz na jakiś czas. A na końcu mamy już takich ludzi jak Manases, Amon i wreszcie Jehojachin i Sedekiasz. Jaki jest koniec? Tamto królestwo najechane przez Asyrię przestaje istnieć. Tragedia straszna, właściwie już nigdy nie zostaje odbudowane. Potem jest tylko historia Samarytan, którzy są już nie do końca prawdziwymi Izraelitami, tak się o nich mówi. Nie wiadomo, czy oni są poganami, czy są Żydami. Królestwo południowe. Jak się kończy ta historia? Mamy teksty z drugiej księgi królewskiej, tam 24 rozdział. Nie będziemy wszystkich czytać. Tam wiersz 8, 9, 18, 19 jest mowa po kolei o tym, jak postępowali ci ostatni władcy. I ciekawa jest właśnie ta historia Jehojachina i Sedekiasz. Co się dzieje takiego, co powinno być już najwyższym znakiem ostrzeżenia dla narodu, że dzieje się źle i że trzeba natychmiast zawrócić. I czy ta lekcja przynosi właściwe konsekwencje? No właśnie, tutaj postać Jehojachina, no, był to w ogóle młody człowiek, tak? Mhm. Młody młodzieniec, niedługo panował, ale no, panował bardzo źle, wprowadzał również złe rzeczy i nasuwa mi się taka myśl, nawet w odniesieniu też czy to do czasów dzisiejszych, jak bardzo ważne jest, kto nami przewodzi, kto dowodzi, jak wielka mądrość jest potrzebna temu, który jest przywódcą, bo albo jego rządy doprowadzą lud do pożytku, tak, i do jakiegoś powodzenia, albo no niestety do katastrofy. Tutaj mamy panowanie królów, którzy doprowadzili społeczeństwo do ogromnej katastrofy i to jest tak smutne, że właśnie oni tego nie widzieli, że lud był tak zaślepiony, mimo tej przeszłości, historii, jaką znali, nie zorientowali się, że ten król będzie przewodził i dawał im naprawdę zły przykład, że oni później będą tak ponosić okropne konsekwencje tego. Mnie to bardzo zdumiewa, że oni przeżyli tyle z Panem Bogiem, tyle doświadczeń, a mimo to właśnie no niestety nie wyciągnęli wniosków. Oczywiście zdarza się też w naszym życiu osobistym, że mimo to, że doświadczaliśmy Pana Boga, że pokazywał nam i że nie odwracał się też od nas, mimo że żeśmy grzeszyli, no zdarza nam się niestety wracać z powrotem do tego, mimo że Bóg mimo wszystko się od nas właśnie nie odwracał i no nie wiem, jaka też lekcja dla nas płynie, na pewno wielka. I czytając Księgę Jeremiasza i jego doświadczenia, jak Pan wkładał w jego usta słowa i przemawiał do ludu, dla mnie jest to takie właśnie niezwykłe przeżycie, kiedy czytałam Księgę Jeremiasza i to, jak on jako młody człowiek doświadczał tego, że lud odrzucał, po prostu odrzucał Pana Boga. I to jest takie smutne. No. Tak. Wtrącając się to, co Asia powiedziała, chciałbym zwrócić uwagę, bo tam jest obydwa, jeden i drugi czynili to, co złe. Mhm.
nie jest wykluczone. Oni wyrastali w tym środowisku, w którym to było normą. Naprawdę to potrzeba i wiedzy, i odwagi. Tak sobie myślę, kto dokonał reformy? Co powodowało, że dochodziło do reformacji? Tak jak patrzę na historię, chociaż ona jakby tu jest niedotykana, to wymagało olbrzymiego zaangażowania i w pewnym momencie dostawienia, przeciwstawienia się pewnym przyjętym normom. Nie każdy jest na to gotów. Ci młodzi ludzie nie byli na to gotowi i oni błąkali się. To jest taka naturalne, tylko że w tym momencie czegoś im brakowało. Nie mieli oparcia. I tu to można by postawić, gdzie może być problem. Gdzie jest moje oparcie? Wtedy na czym się opieram? I to pokazuje, że oni tego nie mieli. Bardzo nie zgadzam się z tym sformułowaniem norma. To nie była norma. Nie możemy użyć takiego sformułowania. Ono jest bardzo niebezpieczne. Ale faktem jest, że popełniał dokładnie, jak 9 wiersz mówi, czynił to wszystko, co jego ojciec. To taka zastanna sytuacja, tak? Pewna rzeczywistość. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę w tym wszystkim, bo jak mówimy o tym złym królu, który czyni to, tamto, ktoś z ambicją, który postanawia totalne zło wprowadzić i jakby nikt tego nie zauważa. Nie zapominajmy o bardzo wielkiej odpowiedzialności naszej osobistej. To nie jest tak, że powinniśmy, czy okej, bardzo łatwo jest zwodzić ludzi. Bardzo łatwo jest zwodzić ludzi. Masę. Ale wszyscy mamy osobistą relację z Bogiem. I możemy mieć, i powinniśmy mieć. I Pan Jezus, co prawda to Nowy Testament, ale mówi o pierwszym znaku końca świata, aby was nikt nie zwiódł. To jest ważne. Każdy z nas musi tak żyć, tak z Bogiem doświadczenia mieć, aby nie dać się zwodzić. Bo wiecie, król, piękne szaty, wiecie, bardzo łatwo jest, kiedy ktoś, jak to się mówi, magadane, przemawia do ludzi, jest postawiony może przez Boga na swoim stanowisku, a my idziemy za nim. Ale czy to, co on reprezentuje, jest dobre? Na tych przykładach, które przeczytaliśmy, niestety nie. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem i przed innymi, żeby kiedy trzeba, podnieść głos i powiedzieć, to jest złe. Tak nie wolno. Zobaczcie na sytuację, bo my wciąż do tego zmierzamy, że ta sytuacja w Królestwie Południowym jest taka, że jeden król jest na tyle słaby, że właściwie idzie dokładnie tak, jak szedł jego ojciec, czyni to, co złe. Potem podczas jego rządów dochodzi do tragicznego najazdu, przyjeżdża Babilon, Nebukadnezar zabiera właściwie cały kwiat narodu, czyni z niego naród słaby, właściwie pozbawiony swojej siły, płacący lenno, właściwie to już kompletnie poddany. I ten ostatni król, właściwie wybrany, któremu nawet zmienia imię Nebukadnezar, na końcu zamiast wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, robi dokładnie to samo, jest o nim napisane, czynił to, co złe w oczach Pana. I w tej sytuacji pojawia się, słuchajcie, Jeremiasz jako głos płynący od Boga. Dowód na to, że Bóg mimo wszystko nie zostawił narodu w samotności. Tak jak mu błogosławił na początku, tak też błogosławi i teraz. Tak? Przemawia do niego w jakiś sposób, wzywa do opamiętania. Otwórzmy księgę Jeremiasza. Na tle właśnie tej historii, którą sobie teraz opowiedzieliśmy, widać tragizm tej misji, którą Pan Bóg powierzył Jeremiaszowi, ale też i jej głęboki sens, głębokie przesłanie, bo Jeremiasz miał w imieniu Pana Boga przypominać Izraelitom, kim są, kto ich stworzył i że Bóg ich nie zdradził. Bóg się nawet o to pyta, dlaczego wy to zrobiliście? Czy ja wam dałem jakiś powód, żebyście mnie zostawili? Zobaczmy na kilka fragmentów Jeremiasza, 2 rozdział, tam 8 i 11 wiersz, do jakiego dochodzi postępowania. Może ktoś by odczytał, bardzo proszę, 2, 8, 11.
Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan? Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Jak się czuli Izraelici w tej sytuacji? Czy zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje? No chyba nie, nie do końca. Jak to możliwe? No właśnie, no, to jest zastanawiające. Manases, Amon, jedno pokolenie? W czasach kryzysu, kiedy wszystko nabiera bardzo silnej dynamiki, kiedy wszystko staje się bardzo, jak piasek na pustyni, bardzo lotne i niepewne, podejmowanie i trzymanie się jakichś stałych norm, stałych zasad jeszcze jest o wiele bardziej trudniejsze, dlatego że człowiek mówi, jak tu przetrwać, jak tu przejść. I w tym momencie jakby, jeżeli nie miał doświadczeń taki, czy król, czy władca, czy ci ludzie z Panem Bogiem, w pewnym momencie oni się chwytali tego, co znali. Nawet stróże prawa nie znają mnie, pasterze odstąpili ode mnie. Kiedy przychodzi niebezpieczeństwo, pamiętacie z Nowego Testamentu, pasterze uciekają. Czegoś im brak, ale to jest taka typowo ludzka postawa. Uciec, przetrzymać, może to jakoś samo przejdzie. I tak widzę, tu dostrzegam to, że to był taki czas olbrzymiej zawieruchy, niepewności, ciągłych, ci ciągnęli na tą stronę, ci ciągnęli na tą stronę, a ci ludzie nie wiedzieli, co mają wybrać. A zapominali, nie wiedzieli, czy zapomnieli o Panu Bogu, który gdzieś tam jest i który może pomóc. To był winny? Kapłani, bo oni byli odpowiedzialni za stan duchowy narodu. A 23 wiersz tego rozdziału podaje tragiczne konsekwencje. I mówi o czymś, co jest zasadą nie tylko w tamtych czasach, ale jest zasadą we wszystkich, na wszystkich etapach historii. Wszystkie narody, które w jakiś sposób próbują pokazywać się od dobrej strony, mają tę cechę. Jak możesz mówić, nie zbrudziłam się, za balami nie chodziłam, spójrz na swoje postępowanie w dolinie, zważ co uczyniłaś, młoda chyża wielbłądzico. Czyli mówi, że nie zbłądziła, mówi, że jest czysta. Ani kapłani, ani naród. I w tej sytuacji Jeremiasz miał głosić poselstwo opamiętania. Ja mu nie zazdroszczę, chyba zresztą nikt mu nie zazdrości. No bo wiecie, powiedzieć komuś, kto uważa się za sprawiedliwego, za bogobojnego, za tego, który wie, który zna, który rozumie, świetnie zna Biblię, wszystko dobrze wie, a postępuje tak naprawdę źle, wszystko jest jakby tylko na pokaz, to powiedzieć komuś w twarz, kim jest w rzeczywistości i objawić to przed innymi, to jest dosyć straszne. Nic dziwnego, że życie Jeremiasza było właśnie takie, a nie inne. I widać w tym naprawdę mnóstwo gonitwy za różnymi rzeczami. Ci ludzie w tej swojej codziennej gonitwie nie pamiętali o tym, co jest najważniejsze. Zdradzali tego Boga, aż w końcu przestali rozumieć, jaka jest różnica pomiędzy jednym Bogiem a drugim Bogiem. No właśnie, tutaj jeszcze pozwolę sobie przeczytać z trzeciego rozdziału to, co mówi Pan Bóg. Mimo tego wszystkiego, co oni robili, to Pan Bóg jeszcze mówi tak. Nawróć się, żono odstępna. Izraelu, mówi Pan, nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, a nie chowam gniewu na wieki. Tylko uznaj swoją winę, że od Pana swojego Boga odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. Nawróćcie się, odstępni synowie, bo ja jestem waszym Panem. To jest wspaniałe, że właśnie Pan Bóg tutaj no, pokazuje, jaki On jest mimo tego wszystkiego. I powinniśmy też no, dla siebie samych wyciągnąć taką pozytywną myśl tego i pozytywny obraz naszego Boga. Opamiętanie się. A jaką rolę w tym wszystkim pełni to, do czego Pan Bóg dopuszcza? Bo mówiliśmy o tym, że przychodzi niewola ze strony Babilonu. I można byłoby pomyśleć, że po prostu takie są dzieje. Tak się stało, ale przecież Pismo Święte mówi, że nic się nie dzieje przypadkowo. Pan Bóg to jakby nad tym wszystkim ma kontrolę.
Co możemy powiedzieć na temat tego, co się właśnie stało, tej tragicznej historii, że Izrael, który został przez Pana Boga wybrany, Juda, już właściwie ta ostoja, to co było najbliżej Pana Boga, w pewnym momencie praktycznie przestaje istnieć. Jest taki moment w historii, kiedy jedna osoba, jeden z wiernych Bogu mówi do Boga: Panie, czy nie weźmiesz Izraela w swoją obronę? Czy zniesiesz to, że co powiedzą te obce narody o nas, że Bóg nas wyprowadził i smaga po to, żeby nas zniszczyć? Mhm. I tak niektórzy widzą tę sprawę. Ale Bóg zawsze ma konkretny cel wobec swojego ludu. Nawet wtedy, kiedy dopuszcza do kryzysu albo nawet do nieszczęścia. Mógłbym pokusić się o stwierdzenie, że nawet Bóg jest sprawcą pewnego nieszczęścia. Tak w kontekście możemy to odczytać. Mhm. Oczywiście musimy być świadomi, że sprawcą wszelkiego zła na świecie jest szatan. Ale patrząc już na pierwszą, największą tragedię, jaka się działa na świecie, czyli potop, który zalał wszystkich ludzi, on nie miał tylko zniszczyć. Koniec, bo Pan Bóg powiedział: żałuję, że uczyniłem człowieka, którego wszelkie dążenia są tylko złe. Ale on miał kilka osób, które pozostały, która była tą garstką wierną Bogu, dzięki której Bóg chciał odrodzić na nowo całe to pokolenie. To jest nowy początek. Wszystkie te rzeczy, które się dzieją, złe, powiedzielibyśmy w ludzie Bożym. Ja nie mówię o odstępstwie, które czyni lud, tylko zło, czyli konsekwencje, które są jakby tak sprawą, jakby wynikiem ich postępowania, one mają doprowadzić człowieka i cały naród do momentu, w którym człowiek właśnie przyzna się, jak przed chwilą powiedzieliśmy: ja czynię zło. Boże, przebacz mi, ja chcę iść z Tobą. I Bóg zaprasza, Bóg cały czas zaprasza. Chodź do mnie, ludu odstępny, chodź, ja czekam na ciebie. Ja chcę się nad tobą zmiłować. Problem jest taki, jak w przypadku tego młodego króla. Co to ja jestem, żeby może się pokłonić, może przyznać się do błędu? Ja nie. To jest ten największy problem. Bóg zawsze chce, żeby człowiek uznał, że potrzebuje Boga. A Bóg jest otwarty dalej go prowadzić i czynić coś nowego. 25 rozdział Księgi Jeremiasza i tam wiersz 7, 8, 9 jest świadectwem tego, że zanim Pan Bóg dopuści do kryzysu, zapowiada ten kryzys. Zanim cokolwiek złego się stanie, Pan Bóg mówi o tym: ja to zrobię nie po to, żeby was zniszczyć, tylko po to, żeby was uleczyć. Ale dzisiaj się jeszcze możecie powstrzymać. Dzisiaj możecie się jeszcze opanować. I jeszcze jest jakaś możliwość. Wydaje się, że to jest coś, co się chyba powtarza. W ten sposób Pan Bóg próbuje nas wyzywać właśnie do tego pamiętania. I wreszcie otwórzmy piąty rozdział Księgi Jeremiasza. Tutaj na koniec jest, wydaje mi się, ciekawa historia. Może odczytajmy pierwszy wiersz piątego rozdziału. Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się i poszukujcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebaczę mu. Dlaczego Pan Bóg używa przez Jeremiasza właśnie takich słów? Czy to ma coś uzmysłowić Izraelitom? Może o czymś przypomnieć? Jakąś może historię? Znaczy, odpowiedzi, Biblia znajduje kilka odpowiedzi. Mamy historię z Abrahamem i Sodomą i Gomorą. 50-10 sprawiedliwych. Czy znajdzie się chociaż jeden? Tam się nie znalazło i tutaj okazuje się, jakby to jest, jaki jest prawdziwy stan. Więc tu jest jakby taka odpowiedź. Znaczy, Pan Bóg mówi: słuchajcie, spójrzcie sami, zobaczcie, czy są, ale ja myślę o tym tekście w sensie, tak, bo historycznie rzecz biorąc wtedy się nie znalazł, jakby nie było, chociaż ktoś by powiedział: Jeremiasz był,
Chociaż był on szukał, on przecież miał przyjaciół, którzy się, ale to była garstka. I kiedy ta garstka może nie wystarczać, że w tym momencie potrzeba większego ruchu, który, ale nikt nie chciał podjąć tego kierunku, nie dostrzegał, że w nim jest jakby Pan Bóg i za tym stoi dobra sprawa, więc jakby zabrakło jednostek, bo zwraca uwagę na jednostki, które gdzieś by czegoś szukały. Więc to jest jakby taka odpowiedź na temu, kiedy dochodzi do kryzysu, czy są tacy, którzy chcą się trzymać ideałów właściwych, takich, które Pan Bóg wyznaczył i walczą o te ideały. Czy, ich, czy są, czy też nie ma. To jest taka jakby pierwsza z myśli. Tu jest ten przykład akurat, mówi o jednostce. Pierwsza jednostka to Jeremiasz, który mówi te słowa, tak? No Bóg mówi, jeśli się znajdzie taka osoba, przebaczę mu, czyli jednej osobie. Przykład Sodomy mówi o ocaleniu miasta. Jeśli się znajdzie kilka osób, tak? Długa wyliczanka, ale jedna myśl. Jeśli jest ktoś prawy, ktoś, kto szuka Boga, ja jestem tam. Ja tam jestem. Ja przebaczam i zmieniam wszystko. Może być całe miasto ocalone. Może być ocalony człowiek, ten jeden, jedyny człowiek, który, no, tak jak przykład podałem, tak, z potopem, kilka osób. Bogu liczy się ktoś, kto jest mu oddany, kto go szuka. Bóg jest gotowy zawsze odpowiedzieć, zawsze na wezwanie człowieka, który uświadomi sobie, w jakiej sytuacji jest, odezwać się. Ciekawe jest właśnie to, że Pan Bóg używa takiego porównania dosyć drastycznego i mówi, poczujcie się tak, jakbyście mieszkali w Sodomie. Jak się wam to podoba? Nie podoba mi się. Czujecie się sprawiedliwi? Wydaje wam się, że wszystko jest w porządku, a właśnie to jest wasz największy problem, że wam się wydaje, że wszystko jest w porządku, bo wasza duchowość wymaga generalnej reformy. I jeżeli mnie nie posłuchacie, będę musiał przeprowadzić na was kryzys, który was do tego skłoni. A upadek był rzeczywiście narodu w pewnym sensie, może nam się wydawać bardzo głęboki, nieporównywalny, ale jednak był. W każdym razie to, co z tej lekcji wydaje się takim jakąś myślą przewodnią, to jest to, że Pan Bóg nigdy o nas nie zapomina. Wzywa nas do tego, byśmy wracali, chociaż ten nasz upadek jest naprawdę szybki. Jedno pokolenie, tak symbolicznie, to wystarczy. I to nawet dzieje się w naszym życiu, że upadamy i potem stajemy. Fakt jest taki, że Pan Bóg dla każdego z nas daje taką szansę, żebyśmy się odwrócili od naszych grzechów. On od nas się nie odwraca. Szkoda tylko, że właśnie my bardzo często nie korzystamy z tej okazji takiej, jaką daje nam Pan Bóg. On chce nas ratować, on wie już, co się dzieje na końcu, że pewne rzeczy nas mogą zniszczyć, doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia, katastrofy. I taka lekcja dla mnie osobiście wypływa z tego, że żeby pamiętać o tym, że Pan Bóg chce odciągnąć mnie od grzechu, od jakiegoś odstępstwa, daje mi wcześniej taką możliwość, żebym zobaczyła, i żebym właśnie starała się wyciągnąć taki wniosek, żeby odwrócić swoje oczy od tego, co złe. A więc Pan Bóg nas wzywa, musimy już kończyć, Pan Bóg nas wzywa do opamiętania. To, co jest budujące, że do końca z nami jest. Tak. A kiedy dopuszcza do kryzysu, to nie po to, żeby nas w jakiś sposób zdławić, zniszczyć, tylko po to, żeby przyspieszyć nasze uratowanie. I czasami kryzys, tak samo jak właśnie w sytuacji Judei, prowadzi do ratunku, chociaż on jest bolesny i trudny, ale po tych 70 latach jednak przyszedł ratunek i nowe odrodzenie. Czasami nie ma innego sposobu. Kryzys jest drogą, którą Pan Bóg wykorzystuje, a drugie wydaje się, że jednak mimo wszystko Pan Bóg pokazuje, że kryzys zewnętrzny jest zawsze lepszy niż wewnętrzny, bo to, że się dzieje źle gdzie indziej i to nawet nam zakaża, to jeszcze nie jest powód do zmartwienia, ale że się dzieje w środku źle, to jest niebezpieczne. To już jest niebezpieczne. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze studium. Zakończymy to jak zwykle naszą wspólną modlitwą.
I zanim powiemy do zobaczenia, zapraszam już na kolejne spotkanie za tydzień, które będzie też bardzo ciekawe, bo jest na temat 5 ostatnich władców Izraela. Bardzo proszę o modlitwę. Panie i Ojcze, dziękujemy Tobie za to błogosławieństwo, które było naszym udziałem, że mogliśmy otwierać Twoje słowo i rozmawiać. Prosimy Ciebie, aby Duch Twój Święty prowadził nas i to, o czym rozważaliśmy, te ostrzeżenia, abyśmy, Panie, wzięli je sobie głęboko do serca. I Panie, prosimy, abyś, jeśli ktoś z nas oddalił się od Ciebie daleko, abyś uratował, abyś wskazał drogę i wyjście z sytuacji. Oto przez imię Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen. Amen. Thank you.